Marzec należał do osób chorych na zespół Downa. Zespół Downa nie jest chorobą, lecz częścią naszego bogatego i zróżnicowanego dziedzictwa biologicznego. Dziecko nim dotknięte nie jest upośledzone w swojej istocie, lecz tylko w zakresie wymagań, które stawia mu społeczeństwo, w jakim żyje. Wszyscy dostrzegli, jakie to są wspaniałe istoty, że tak naprawdę mają swoje ograniczenia, ale przy odrobinie wsparcia po prostu są w stanie fantastycznie funkcjonować w społeczeństwie, w którym żyjemy i dobrze by było, żeby były obecne stale. W ramach kampanii Odczarować zespół Downa w Radomiu można oglądać wystawę zdjęć. Odbyła się także konferencja poświęcona osobom chorym na zespół Downa. Również bieg charytatywny, jaki miał miejsce podczas kazików, poświęcony był dzieciom chorym na zespół Downa. Podczas biegu charytatywnego udało się zebrać 1450 zł, które trafiły do Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa. Organizatorzy zgodzili się przekazać na nasze stowarzyszenie pieniążki, także jestem niezmiernie wdzięczna za tą inicjatywę. Biegało się też cudownie, tak? Ja miałam przyjemność w jednym i w drugim pobiec biegu. Doping był wspaniały, dzieci nasze też pięknie dopingowały biegaczy. Bieg kazików to jedna z największych imprez biegowych w regionie, organizowana przez Urząd Miejski, UKS Technik i Stowarzyszenie Biegiem Radom. Kaziki zgromadziły w tym roku na starcie rekordową liczbę uczestników. Bieg główny na dystansie 10 km ukończyło 1066 osób. Wygrał Kenijczyk, ustanawiając wynikiem 29 minut i 3 sekundy rekord trasy. Ponad 1/3 uczestników stanowili radomianie, co pokazuje, jak dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się ta forma aktywności. I coraz więcej przekonujemy ludzi do udziału w tych naszych imprezach i myślę, że to jest coraz bardziej popularna forma rozrywki i spędzania wolnego czasu w Polsce, więc i ta moda przyszła do Radomia.